Siema Hejos, dzisiaj taki dzień roboczy mamy i słuchajcie, robię porządki z częściami od Raptora, czyli po wybuchu zeszłego roku cały silnik od Raptora mam na sprzedaż, czyli będziemy czyścić części i wystawiać je po kolei na grupie Yamaha Raptor Polska. Jak ktoś chce, no to niech pisze w komentarzu, czy na Facebooka, na Blegopso, jakie części potrzebuje do Raptora 700, 2008 rok to był. Pokażę wam te części, które mi tutaj zostały, które są dobre. Czyli no na pewno nie jest cylinder dobry, nie jest tłok dobry. No i kartery, jedynie te boczne są dobre, a środek to jest wszystko wywalone po wybuchu. Czyli no Raptor po wybuchu. No i teraz tak, czyli Raptor po wybuchu był i teraz części trzeba sprzedać. No po co ma to się walać, lepiej to sprzedać i tyle. No ja budżet poprawię, czyli będzie po prostu, nie wiem, na paliwo, na wyjazdy, a no komuś się to przyda, tak? Patrzcie, już wam pokazuję. Regulator napięcia, jedna sprzedaż, fajka z cewką, to chyba jakaś cewka jest, cały wtrysk, panel kontrolny do Yamahy Raptor, dobry, sprawny, mój przełącznik, czyli kierunkowskazy, tutaj jest światła, klakson i szpera jest, tutaj mam całą taką część dobrą. Nie umiem powiedzieć, co to jest, ale tutaj jest wejście pewno na wtrysk. No, komora spalania być może. Nie wiem. Co jeszcze? Pompa wody. Osłona na tył. Sprzęgło całe. Zbiornik wyrównawczy. Cała instalacja do Raptora. Co jeszcze? O! Sterownik. To jest bardzo drogie, patrzyłem na grupie, ktoś wystawił za prawie 700. Tak jak widać tutaj te części, mocowania lamp oryginalne, metalowe. Muszę ceny tak ogarnąć, ale na pewno to będzie tanie. Karter z filtrem. Nie wiem, co to jest. Ale w każdym bądź razie jest na sprzedaż. No, także jak ktoś coś potrzebuje, no to śmiało. My te części ładnie tutaj szykujemy, czyścimy. Tutaj też chyba od wody. O, dźwignia zmiany biegów. Raptor. Oryginał. No i cała instalacja. No może ktoś, jakby ktoś potrzebował tanio kupić ośkę, tylko że ona tutaj jest spawana, poprzedni właściciel tutaj spawał, czyli no dobra jest, mam nadzieję, że nie pęknie, ale w każdym razie, jakby ktoś potrzebował awaryjną, no to też mogę ją sprzedać. No dobra, jutro jak będą wszystkie części, to zacznę je wystawiać na grupę Yamaha Raptor Polska. Lub jeżeli ktoś po prostu napisze, no to śmiało na Facebooka, na Blegopso możecie pisać. Czyli te części są na sprzedaż. Nara, hejos.